W Polsce liczbę gatunków grzybów szacujemy na około 14 do 16 tysięcy, z czego około 5 tysięcy to tak zwane grzyby wielkoowocnikowe, które powszechnie znamy z lasów. W Tatrach mamy około 800 gatunków takich grzybów. W przeciwieństwie do roślin, grzyby nie mogą same produkować substancji odżywczych. Ze względu na dominujący sposób odżywiania można wyróżnić trzy podstawowe grupy. Są to saprotrofy, żyjące na martwej materii organicznej, pasożyty oraz grzyby symbiotyczne, w tym tworzące mikoryzy. Grzyby są zatem grupą organizmów, której roli w środowisku nie można przecenić. Są bowiem ważnym ogniwem w obiegu materii, użyźniają glebę, dostarczają roślinom wodę wraz z solami mineralnymi. Wywołując choroby, regulują liczebności wielu gatunków roślin i zwierząt. Na pierwszy rzut oka grzyby pasożytujące lub rozkładające drewno można łatwo rozpoznać, ponieważ często wytwarzają owocniki chubiaste. Natomiast grzyby mikoryzowe, choć także saprotroficzne, mają owocniki kapeluszowe. Jako ciekawostkę dodam, że blisko 30% grzybów wielkoowocnikowych ma status grzybów jadalnych, choć grzybiarze pozyskują zwykle tylko kilka gatunków. Niemniej należy pamiętać, że w Tatrzańskim Parku Narodowym grzyby, podobnie jak pozostałe organizmy, podlegają ochronie.